Hej, cześć, witajcie moi drodzy, oczywiście w kolejnym odcinku zagrajmy oczywiście Wiedźmin 3 Dziki Zgon. I oczywiście wracamy do tej serii już po krótkiej przerwie. I mamy bodajże już trzeci poziom, fajnie. I tak, jeszcze sobie sprawdźmy jak to się sprawdza, ojeju. Punkty C, nie. B, nie, też nie B. G to są te imiona tych wszystkich ludzi. Czy tych, co oczywiście, co mamy ich znajomych, to nie tak można powiedzieć. Szybki at, zaraz, jak to można wykorzystać? A, dobra, już wiem o co chodzi tu, bo to trzeba chyba, o to chodzi? Zaraz. Chwila, bo ja tu się pogubiłem już. Alchemia, znaki, szermierka. A, dobra, to tak będzie. Zaraz, wstecz. Chwila, tu jest pamięć mięśniowa, trening siłowy, odbijanie strzał, refleks i skupienie, tak? To sobie weźmiemy. Właśnie, tak. I jeszcze coś możemy, tak? Tylko nie wiem co. Niech będzie tak już jak coś. Dobra. Mam nadzieję, że wszystko będzie w porządku. Okej, teraz musimy iść. Oczywiście. Zaraz ja sobie tak zrobię. Gdzie wy w ogóle musimy iść przede wszystkim? O, ale tej ma, ale ta mapa jest wysoka. Ojej. Ale tych miejsc jest tu dużo, powiem wam szczerze. Dobra, gdzie my musimy iść? Bo ja już się pogubiłem tu. Welen, tak? No dobra, ale ja tu nie widzę w ogóle. Kurde. Trochę to głupie jest. Szczerze mówiąc. Zakończone. Aha, to są dwie te. No dobra, ale mi tu nie pokazuje, gdzie mam iść. Przede wszystkim. Welen to jest tutaj, co nie? Nie, Welen, zaraz. Bo ja tu nie ogarniam tego za bardzo. Szczerze mówiąc, spacja. Tutaj, no, to dobrze. Okej. X. Chodź, płotka, chodź. No chodź, płotka, chodź. Zaraz, gdzie ten gościu jest, ten? Zaraz, gdzie jest ten gościu w ogóle? Ten, co tutaj był. Tutaj? Czyżby on był tutaj? Nie, jego tu nie ma. Wokół odcisków stóp ślady lodu. Czyżby? Trochę dziwne. Tutaj coś jeszcze mamy, to jest coś do sprawdzenia, tak? No dobra, to sprawdźmy. Zamknięte, no dobra, zamknięte to zamknięte. Co tu będziemy robić? Nic chyba. Jak zamknięte, to zamknięte są, nie? Tu coś możemy zrobić, tylko nie wiem co. A, podpal, dobra, to niepotrzebne mi to za bardzo, mówiąc szczerze. Nie splądrowali wsi, nie obrabowali chaty. Po prostu nie byli złodziejami. Właśnie. Dobra, sobie pozbieramy to wszystko, co nie. Zobaczymy, co tutaj będzie jeszcze dalej. Zaraz, gdzie my w ogóle musimy iść? Bo ja tu się już powiem wam, pogubiłem, szczerze mówiąc. Serio. Nie, tego nie chcę. Zaraz, bo my jesteśmy we wsi Wrzosowa, co nie. Karczma na rozstajach. Dobra, idzie, lecimy tu.
Zaraz. Otwórz mapę regionu. Właśnie. Chodź, Płotkę. Siadaj. Znaczy ja mam siadać. Nie ty. No co on to... Co ona to robi, ta Płotka? No ludzie, bez przesady już. Dobra, dobrze mogę... My idziemy? Chyba nie. Tak mi się wydaje, że chyba źle. Aha. Tak, bo tu koniec mapy jest, ale dobra, wtedy może jakoś przejdziemy sobie. Ale chyba nie, nic z tego. Ale zaraz zobaczymy. Kurde, jeszcze się pies odzywa, no ja pierdzielę. Cicho bądź! Kurde, co za frajer. Kurde, zaraz chyba go wypuszczę. Tak mi się wydaje za chwilę, tego psa na dwór. W piruny. Zaraz go kopnę, tego psa w piruny. Taki głupi, a taki szczekający, co nie? Oj, tak to jest. Dobra, którędy by było najszybciej? Tędy, dobra, lecimy. O, tu mamy już jakąś drogę, fajnie. A, to my jesteśmy już blisko tego miejsca, fajnie, dobra. Tu widać, że jakieś zatopione miasto było, widzę. Kto wie. Ale dobra, okej, lecimy do tego miasta, co nie? No to i wsi znaczy. Co nie? Może jakieś zadanko będziemy mieli, ale... Zaraz zobaczymy. Oj, chyba źle poszedłem, ale... Ej, no co, come on! Bez przesady już! Frajerze, ty. Jeszcze ktoś tu chce dostać? No, mam nadzieję, że chcesz dostać. O ty kurde, ty. O ty frajerze, ty. Dobrze. Wszyscy? Wszyscy pewnie już. Dobra. Yo, yo. Dzięki, bywaj. Dobra, jest tu jakieś zadanie w ogóle, czy nie ma? Pytanie. Jest takie... A, tu mam jakieś zlecenia, tak? Kurde, trochę lipnie. A zaraz zobaczymy, co tu ciekawego będzie. Prośba o pomoc. Przestroga. Szukam przewodnika. Przestroga. Poszukiwany Mikkel. Zaginiona żona. Co to będzie łatwego? To sobie weźmiemy, co nie? Okej, nieodkryte miejsce. Dobra, zaraz zobaczymy, co to w ogóle będzie za misja. To są zadania główne. A gdzie są poboczne? Ej, no. A właśnie! My jeszcze tego nie skończyliśmy, zapomniałam o tym. Chcesz znaleźć agenta kogo? Hendrika? Czy jak on tam się nazywa? Zaraz, gdzie w ogóle my musimy iść przede wszystkim? Tu! A! Dobra, to tutaj musimy... Aha. No chodź tu, Płotka, co ty to robisz? No ludzie, bez przesady już. Lecimy do tego Hendrika. Ale chyba go nie było wtedy. Ej, no. Też trochę lipa. Bo jego wtedy nie było przecież, co nie? Zaraz zobaczymy. What the fuck? Mogłem, kurde... Kurde, ten GPS... Znaczy ten GPS, kurde, ta droga prowadzi te w zawalista, co nie? Kurde. Mogą tędy przecież pójść. A nie do góry, a nie góro. Też trochę głupie. A, tu są te ludzie. Dobra, to tam mniejszy o to. Tych ludzi mnie to... Mnie te ludzie nie interesuje za bardzo, co nie? Ale zaraz, poszukajmy tego Hendrika może. O, może on nie żyje? Zaraz zobaczymy. Tylko jak to jest ta droga prowadzi? What the fuck? Dlaczego taka droga dziwna jest, szczerze mówiąc? No dobra. My jesteśmy blisko tego miejsca, już fajnie. Właśnie, może ja coś przeoczyłem, kurde. Ja wtedy powiem wam, że ja nie...
A, bo to... Wolniej, płotka. Oj, tutaj, nie, X, co nie? No zbadaj. O kurde, serio? Torturowali go. O kurde. Może coś przeoczył. A, ja go nie wie... A, dobra. Ja go nie zobaczyłem w ogóle, co nie? Kurde. Nie zobaczyłem, że tutaj, jest leżał, co nie? Może coś ukrył w kaftanie? Oj, wątpię, może nic nie ma, ale... Zaraza, zimny jak lód, nic tu nie ma. No niestety, nic nie ma. O właśnie, w butach coś... W butach? Schował w bucie kluczyk. O! Gdzieś musi być zamek od tego klucza. Ja wiem, który. O, tu coś jest. Tak mi się wydaje. Na pewno. Czuję przeciąg. Pod spodem musi być jakieś pomieszczenie. Chyba powinienem tu posprzątać. O, widzicie? Kurde. Fajnie, kubek. Jeszcze coś tu jest ciekawego? Tu coś jeszcze... Nie, nie, tu nic nie ma, dobra. Tam coś jest, nie ma, dobra. Dobra, lecimy tutaj, co nie? Otwórz. No otwórz. A, dobra. Użyj. Dobra, wchodzimy na dół. I co my tu ciekawego będziemy mieli? Coś tu jest? Ciekawe. Co my tu mamy? Zaginiona Tamara Stenger, córka krwawego barona. Mogła zostać uprowadzona za jej odnalezienie lub informację. Pobytu czeka wysoka nagroda. No dobra. Tu coś jeszcze mamy, podajże, tak? Tak jest, podnieść. Ale tu coś jeszcze jest. Ej no. Tam coś jeszcze do przyjrzenia jest chyba. Co nie? Tutaj coś jeszcze mamy. Tutaj coś mamy. Podpal, dobra. Tu coś jeszcze mamy. O. Fajnie. Co my tu mamy ciekawego jeszcze? Księga z rachunkami. Zapłata za worek zboża, rachunek za węgiel drzewny. Hendrik przystroił się w piórka handlarza. Jest coś jeszcze. Notatki ukryte między rachunkami. Sprytnie. Ciekawe tytuły notatek. Co? Poszukiwana. Poszukiwana pojawiła się na Skellige, widziano ją też w Nowigradzie. Wygląd niezmieniony, szare włosy, blizna na twarzy. Unika spotkań z ludźmi. Dziwne też. Pijany wieprz. Tak zwany baron przyjął poszukiwaną w swoim, czy raczej zawłaszczonym sobie kasztelu. Powód nieznany. Porozmawiać z baronem. Dziwne w ogóle są te tytuły, powiem wam szczerze też. Konflikt z wiedźmą. Poszukiwana dotarła na bagna, gdzie spotkała wiedźmę. Doszło do konfliktu, powód nieznany. Odszukać wiedźmę, porozmawiać z wieśniakami, wioska Podgaje. Konieczna ostrożność. Ktoś mnie obserwuje. Nie wiem, kto to może być. Niepokojące symptomy. Pies uciekł. Woda w wiadrze zamarzła. Dziwna łuna na niebie, chłopi mówią, że to zły znak. Nie wiem jak, ale dowiedzieli się, że Hendrik szuka Ciri. Dlatego go torturowali. Spóźniłem się. Jedynym tropem jest baron i jakaś wiedźma. Zaraza. No dobra, co tu trzeba zrobić? Idź do kasztelu barona. O kurde, serio? Nie, 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 tylko nie to. Zara, gdzie jest tu wyjście tak przede wszystkim? Gdzie jest to wyjście stąd? Zaraz.
Tak. A tędy jest wyjście, dobra, nie zobaczyłem tego w ogóle wyjścia. Dobra, idziemy dalej. Okej, iść do kasztelu barona już. Dobra, co my tu mamy w ogóle? Krwawy baron, sugerowany poziom 6? Ej, no dlaczego? Stosy na Nowigradu, kierunek Skalicz, Skaligę znaczy. Zaraz, na razie może tego by nie robić, tylko sobie znajdziemy. Zaraz, bo ja tu nie wiem, kurde, za bardzo. Zakończone? Nie. Nie, tego też nie chcę. Idź do kasztelu barona. Ale nie, mi chodzi o tą misję to. Zaraz, bo tu... Rynsztunek, mapa świata, zadania. Zaraz, bo ja chyba nie wziąłem tego, mi się wydaje. Tego zadania, tego pobocznego zadania mi się wydaje, nie wziąłem. Dziwne. Zaraz, jeszcze raz tam pojedziemy do tego do tej wsi, co nie tam, gdzie byliśmy wcześniej. Bo na razie sobie musimy... Czekajcie, jak to było, jak to było, jak to było, jak to było, gdzie to było w ogóle tak przede wszystkim, tak? Tutaj. Dobra, to lecimy tutaj, co nie? Dobra, lecimy. Tędy może będzie szybciej, co nie? Oj, to będzie, oj, fajnie, tędy będzie najbliżej, tak mi się wydaje. Tak jest. Cały czas prosto. Jeszcze 400 metrów około. No to wun, kurde, problem masz, kurde, człowieku. To w ogóle był ten, tych czterech gości jakichś. To trochę dziwne. No jedziemy, jedziemy, ale gdzie? Gdzie ty chcesz, Geralt, jechać na wakacje? Kurde, dziwne trochę to, co powiedział. Jedziemy. O dobra, myślałem, że się gra, kurde, wyłączyła. Ja pierdzielę. Ja chyba bym się wkurzył, szczerze mówiąc. Kogo my tu mamy? Kotek! Żołnierz barona. Aha, oni już tu... A, bo ja nie wziąłem tego. Spoko, zaraz. Które to było? Zaraz, bo ja tu nie ogarniam tego. Mówiąc szczerze. Ja nie widziałem, ale mówią, że złapał za kurtego wilka. Wizajcie. Dzięki. Bywa. Ej, no ale jak zrobić te zadania, te poboczne? Ej, no trochę to... Kurde, wkurza mnie trochę już to. Mówiąc szczerze. Serio. Zadania główne, a gdzie poboczne są? Ej, bez jaj. Serio, gdzie one są w ogóle? Ej, no. Zaraz. Nie, mi chodzi... Ej, no, ale jak to mam... Kurde. To... Zaraz. Zadania. Mapa. Ej, no to trochę głupie to jest znowuż. A, dobra. V. Kopnąć się w żyć. Ja nie widziałem, ale mówią, że złapał za kurty i go wryj. Wryj, kurwa, rozumiesz? Mówisz, że skąd, nie powiesz? Ta? Co ty nie powiesz? Właśnie, mam zlecenia wiedźmińskie. O kurde, sugerowany poziom 33, really? Ja cię... O kurde. Siódmy poziom. Nie, bez jaj. No ludzie.
Ja mam dopiero trzeci, kurde. Co to jakieś jakieś poboczne? Porozmawiaj z Brunem. A gdzie ten Bruno jest? Tak przede wszystkim. Okej, okay, tylko gdzie to iść trzeba? O, tu mamy jeszcze kogoś. Wow, ja tu w ogóle nie byłem. What the fuck? Bruno. Wiedźmin? Rychów czas. Dobra, zrobimy to. Jak coś. Rozumiem, że masz dla mnie zlecenie. Tak. Chodzi o mojego brata, Mikaela. Będzie tydzień, jak zabrał baby z kuźnicy w górę. Baby z kuźnicy? Kuźnica to bogata wieś była. Póki nie przeszło przez nią wojsko, chaty spalili, spichrze obiedli, a chłopów w pobór wzięli. No i baby zostały same, bez jadła ni dachu. Nikt ich wziąć nie chciał. Do Nowigradu Redańczycy ich nie puścili. No to Mikel zaprowadził je do starych kopalni. Tam się chociaż przed deszczem można schronić. I sucho nie zaginął. Niech będzie. Rozejrzę się za twoim bratem. Po czym go poznam? No, to nie powinno być za trudne, bo był jedynym chłopem w całej grupie. Czasami zwłoki są w takim stanie, że ciężko stwierdzić płeć. Zwłoki? Wyplujcie to! Co najwyżej drogę pomylił. No, ale jakby co, to miał na sobie trzewiki z cielęcej skórki od mistrza Zeluwy. Mówiłem, nie idź w nich w góry, poniszczysz tylko. Ale taki dumny z nich był. To powinno wystarczyć. Dzięki. Dobra, lecimy. A co tam? Zrobimy sobie tylko... zaraz, sprawdzimy jeszcze... Wiedźmińskie? Nie, czek, to jest to? A to jest sugerowany poziom, czy... Dlaczego tak jest? Ej, no trochę głupie to jest, mówiąc szczerze, wiecie? Dlaczego tu, kurde, pisze 63 poziom aż? Ej, no. Bez jaj, kurde, ludzie. Dobra, lecimy, zobaczymy, co tu ciekawego będzie. Zaraz, gdzie my musimy iść? Tutaj. Słyszałam, że można od baronowa... O, coś tu mamy, tylko zaraz. Karczma na rozstajach. Aha, dobra. Kotek! No chodź, płotka, kurde, gdzie ty jesteś? No. Dobry konik, dobra, lecimy do tej... Właśnie. Pytanie jest takie teraz, gdzie mamy iść? Aha, tutaj. Tu mamy jakąś tablicę ogłoszeniową znowuż. Wieś Jawornik. Dobra. Chwila, bo tu mamy... Patrzcie, ile mamy, kurde, tych znaków zapytania. Ja cię kręcę. O kurde. Serio? Tu mamy to miasto jakieś, tak? Co to w ogóle jest za miasto? Ale daleko z tym miastu znowuż jest, no nie? W tym miejscu... Dobra, to wiem, że można rozpocząć miejsce, ale dobra, lecimy do tej... Do tej kopalni, co nie? Tam, gdzie ten... gdzie jest ten zaginiony bracego? Bruna, podajże. Ale mogę się mylić co do tego. A zobaczymy zaraz. Przecież... w kopalniach, okej, dobra, to lecimy do tej, kopalni, co nie? Tu mamy jakiś... kurde, nie lubię, jak ten GPS myla drogi. No, widzicie? Kurde, tak jak samo w GTA, co nie? Co my tu mamy? To są jacyś nasi? Łata. Tak, to są... A, to niewygarczycy to są. Spoko. Myślałem, że to są jacyś bandyci, a tu jednak okazuje się, że to są nasi. Dobra, nasi nic nie zrobią, co nie? Niewygarczycy to spoko. Ale w... what? Dlaczego taka droga dziwna? Dlaczego taka dziwna droga? No ludzie. Bez przez... Oj! Dobra, to tędy trzeba jakoś jechać. Kurde, też porąbana droga. Ja pierdzielę. Je. O, tu coś mamy. A, to są niwgarczy. O, mamy kopalnię. Fajnie. Okej. Okay. Zbadaj kopalnię. Używając... Ślady jakiegoś potwora. O kurde, nie! O kurde, nie, tylko nie to. Dobra, tu sobie podpalimy te miejsce oczywiście. Znaczy no. Musimy. Dobra, używamy tego miejsca, tylko jak to...
Kurde, bo ja tu za bardzo nic nie widzę, powiem szczerze. Ale dobra, okej, po kolei lecimy. Tu jakaś woda jest, podajże. Podpalamy oczywiście ten pochodnie. Bo bez pochodni to nawet, znaczy, nic nie zrobimy, co nie? Wow, wow! Wow, wow! Coś się obudziło. Oho! Ja lepiej stąd spierdzielam. Co to jest? Jakieś dziwne takie miejsce. Tędy musimy iść podajże. Dobra. Oczywiście zbieramy składniki. Ja tu kurde zaraz się pogubię. Szczerze mówiąc. Dobra, tędy trzeba... O, 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 oczywiście podpalimy tą pochodnią, bo ja tu nic nie widzę za bardzo. Ale nie, trochę widać, co nie? Ale lepiej mieć podpaloną pochodnię, co nie? Dwie składniki oczywiście i tutaj coś mamy? I dalej nie wiemy, co trzeba zrobić. Zaraz, bo ja tu nic nie widzę za bardzo. Szczerze mówiąc. A, zapomniałem przecież użyć tych. No tu coś mamy. Krew wygląda na świeżą, ale ciał brak. Dziwne. Dobra. Zbierz składniki, no bierz to, kurde, na co ty czekasz, no ludzie. Dobra, tak. Tu coś jeszcze mamy, jakieś składniki oczywiście. Dobrze, idę w ogóle? No tu trochę, kurde, nic nie widzę znowu. Dobra. Ej, lecimy dalej, tylko zaraz, 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 zaraz. Dobra. Tu coś jeszcze mamy jakieś, nie wiem co to w ogóle jest, o to jakieś szytnaćce, co to jest? Ale tu jakiś potwór mi się wydaje, ale zaraz zobaczymy jeszcze, wróćmy się tam do tego miejsca. Oczywiście. Przytrzymaj oczywiście. Tu coś mamy, tylko nie wiem o co tu chodzi w ogóle. Tu coś jeszcze mamy. What? O, tu coś mamy. Widzicie? Dobra, tutaj. Dobra, ale tu nic nie ma tak dalej. Tam trzeba płynąć. Oj, tam! Wynóż się oczywiście, wynóż się. Wynóż się, kurde. Geralt, co ty robisz? No wynóż się! Dobra. Ale tu kurde znowu... To głupie miejsce, powiem wam szczerze. Serio. Tu coś każą nam, kurde, sprawdzić, ale... To jest takie głupie. Serio. Głupie to jest trochę. Zaraz, igni. Igni! Tak. Trochę głupie to jest miejsce, powiem wam. Szczerze. Okej, dobra, wróćmy się, może tu coś będzie ciekawego. O, tu coś mamy. Jeszcze jedna ofiara. O, tutaj! No, mamy. Ale nie, my przecież tędy... Zeszliśmy, co nie? Przecież.
Nie, 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 nie. Co ty robisz, Geralt? Kurde, no bez jaj. Porozmawiaj. O właśnie. Co tu się stało? Zaatakował nas. Bogowie, nie wiem co to było, ale miało ze 4 łokcie. Powiedz, czy reszta... Nie żyją. Wiedźminie, pomścij ich. Zabij te bestie, proszę. Ja nie mam czym zapłacić, ale brat Mikela, tego co nas tu przyprowadził, jest przy pieniądzu, to ci wynagrodzi. Znajdziecie go w karczmie, na rozstajach. Aha, dobra, tylko... Jak ja mam tam przejść? Przede wszystkim. Ojoj, ojoj! Dobra. Po kolei, po kolei, powoli. Powoli, wiedźmy, powoli. Dobra. Tędy, co nie? Tu coś mamy jeszcze, podajże. Tu coś mamy, jakieś dziwne, kurde, miejsce, powiem wam. Kurde, porąbana jest ta jaskinia, szczerze mówiąc. Ale przecież tu byliśmy już. Tam jakieś jest przejście, ale nic mi nie wiadomo o tym. To jest trochę głupie, powiem wam, szczerze też. Dobra, gdzie to jest poboczne? To są... Nie, wiedźmińskie, sorry, wiedźmińskie. Właśnie, to sobie weźmiemy najpierw. Ale to jest trochę głupie miejsce. Na razie wiecie co zrobimy. Mam nadzieję, że ta misja się nie usunie. Zrobimy coś takiego. Zaraz. Niech ja stąd wyjdę najpierw. Niech no ja najpierw stąd wyjdę, co nie? Jak stąd wyjść przede wszystkim, bo tu... jak stąd wyjść przede wszystkim? To trochę jest głupie miejsce, powiem wam na razie, co nie? Na razie sobie... tu by... tu nie, tu nie. Zaraz, jak stąd wyjść w ogóle? Tu mamy drabinę, dobra. No dobra, wchódź, no co ty robisz? Geralt, co ty to robisz? Geraldinho, co ty robisz? Geraldinho, dobra. Wychodzimy na razie stąd, bo tu... bo to trzeba mieć chociaż... chociaż 33 poziom, co nie? Ale to trochę powiem, że to jest trudne nawet jednak. Na razie sobie, na razie tego, mam nadzieję, że ta misja się nie usunie, co nie? Trochę bym, kurde, powiem wam, bym się martwił, jakby ta misja sobie się usunęła, ale chyba nie, mi się wydaje. Na razie... porozmawiaj z myśliwym Neleniem. Nie leniem, tak? Nie jeleniem, tylko... Nie leniem, dobra. Daleko ten myśliwy jest, jak przede wszystkim. Jak daleko, to trochę lipnie. Tutaj. O kurde. Trochę miejsca jest daleko, szczerze mówiąc, co nie? No ale dobra, jak trzeba, to trzeba, co nie? To idziemy do tego myśliwego przecież. Jak stąd wyjść na razie? Znaczy jak stąd najszybciej wyjść z tego miejsca w ogóle, tędy. Ale dobra, kurde, jak ja nie lubię tych drog, one kurde mylą. Ta gra myli drogi w Piruny, szczerze mówiąc. Ale dobra, lecimy chociaż do tego, do tej wsi, co nie? Do tej karczmy chociażby dojść. I pewnie zakończę odcinek tam. W kolejnym odcinku oczywiście zrobimy sobie tę misję chyba na ten 7 poziom, co nie, bo mamy dopiero który 3, co nie, to trochę powiem wam też, no 3 dopiero, kurde, a może by tak sobie trochę wybić potworków, nie wiem, zobaczymy jeszcze jak to będzie. Słyszałam, że można... O, tu jeszcze jakieś mamy tablice, czy nie mamy już nic? Zaraz sprawdzimy. Nie, nie ma nic chyba. O, są jakieś. Wow. Serio takie są?
Sikiel głupi nie jest. Pewnie cię sprzedać chciałem. Nie chcę tego! Serio! Zaraz, jak to mam kurde... Ej, jak chcę te zadanie wziąć? Ej, no jak to mam wziąć? Zadanie poboczne, a może ja kurde na chama wziąłem to? I dlatego... Kurde, nie wierzę. Ojoj, serio, dlaczego wziąłem na chama te wszystkie zadania? Kurde... Dobra, mam. Może to po kolei trzeba, właśnie. Zaraz sprawdzimy, bo ja tu na chama wziąłem, co nie? Nie ma zadań żadnych? Nie ma, to nie ma, dobra. Myślisz, że w dwa miecze dasz radę 40? No chodź, płotka, no chodź, na co ty czekasz? No gdzie ty jesteś? No chodź tu, płotka. No, dobry konik, dobra, lecimy do tego myśliwego oczywiście. Albo zrobimy, a co tam, zrobimy jeszcze u tego myśliwego, zobaczymy. Znaczy porozmawiamy tylko pewnie, ale nie wiem jaka będzie misja u niego, nie wiem, zobaczymy za chwilę. To trochę daleko drogi jest tam do tego miejsca, co nie, ale tam cóż tam. Dojedziemy, spokojnie. Płotko, szybko jest, bo jakbym piechotą, co nie, to trochę by było, powiem wam, długo by się jechało. Ale co tam? Daleko jeszcze ten myśliwy jest? Zaraz sobie sprawdzimy. Już jest bodajże blisko. O, fajnie, dobra, tylko którędy teraz? Prosto, okej. O, widzę, że to jakieś jest miasto, widzę. Ale pewnie niezamieszkane. No zaraz zobaczymy. Tylko jak tam wejść? Zaraz ja sobie sprawdzę, co tu w ogóle jest. Co to za miasto jest jakieś... Albo znaczy wieś, bo tu miast nie ma, szczerze mówiąc. Zapomniałem przecież. Zapomniałem. Och. Tędy? Jeszcze dziwna droga, ja cię kręcę. Oj, oj, dziwna droga. Co się stało? Kurde. Pomóż starej, słabej kobiecie. Co się stało? Bezbożnicy zrujnowali w nocy kapliczkę Werry Miłosiernej, oby ich szlak trafił. Spokojnie, kobieto. Się obrazi. Ziemia rodzić przestanie, dziecka kurzajki oblezą, a psy parchu dostaną. Kurzajki i parchy, brzmi groźnie. Pomogę ci. Dobra, co trzeba będzie robić? Co to trzeba będzie robić? Aha. Fajnie wyrzeźbione z drewna. Fajnie zrobili. Zrobione. Dobre bogi cię zesłały. Od dziś będziesz kapliczki naprawiać. Ja już mam fach. Jestem wiedźminem, nie konserwatorem szlaku dawnej architektury drewnianej. Wiedźmińska to rzecz ze złem walczyć. A wandale są gorsi niż potwory. Ja wiem. Jeśli zobaczę zniszczone kapliczki, zajmę się tym. Ale nie zamierzam dla nich nadkładać drogi. Tu wszędzie blisko. Bogowie cię będą prowadzić. No dobra, okej. Okay. O, co tak mało doświadczenia dostałem? Ej, bez jaj. Serio? Sugerowany poziom 10. Dobra, gdzie to było? Zaraz, to była poboczna misja? Tak, dobra, mamy, dobra, mam. A, to jest poboczna! Dobra, napraw wszystkie zdewastowane kapliczki. Dobra, spokojnie, ludzie. No właśnie, gdzie są te kapliczki tak przede wszystkim? Nie widać ich nawet. A tu jest jedna. Aha, dobra, na razie nie, na razie, zaraz, chwila, po kolei. Chwila, ogarnijmy sobie najpierw tutaj, o to chcę misję najpierw sobie wziąć, o właśnie. O to mi chodzi. A, płotka, gdzie ty jesteś? Chodź, płotka, chodź. No chodź, płotka. Na razie sobie ogarnijmy te zadania, co nie, bo mamy który poziom? Tak przede wszystkim C, nie, I weźmiemy.
Dopiero, no jeszcze nie ma połowy trzeciego, trzeciego poziomu nie ma. Dobra, okej. Sobie najpierw pojedziemy do tego. Do tego myśliwego, jest, okej, mamy. Nelen, mamy go. Nielen znaczy. Znalazłeś. Czego chcesz? Jestem Wiedźminem. Znalazłem twoje ogłoszenie. Kiedy ostatni raz widziałeś żonę? 5 dni temu, przed Blaskiem. Wychodziłem na polowanie, ona spała. Kiedy wróciłem, że nie było. Może pojechała po coś do sąsiedniej wsi i zapomniała ci powiedzieć. Nie, moja siostra nigdy nie znikała na tak długo. Próbowaliście jej szukać? Pytaliśmy w wiosce, nikt jej nie widział. Musiała wyjść, jak wszyscy spali. A tyle razy jej mówiłam, żeby nie wychodziła sama. Nigdy mnie nie słuchała. Wziąłem kilku chłopów i przeczesaliśmy las. Ani śladu. Rozejrzę się po lesie, może coś przeoczyliście. Popytam też ludzi. Przyjaźniła się tu z kimś? Hania była... Hania! Raczej skryta. Czasem pilnowała dzieci Kowala, a w wiosce to chyba najbardziej lubiła Glenę, żonę rzeźnika. Aha. Dzięki. Spróbuję ją znaleźć, ale nic nie obiecuję. Dobra, fajnie. Zapytaj sąsiadów o Hannę. Dobra. Okej, tutaj jest... Tutaj jest kolejna osoba jakaś, tylko jak ja mam przeskoczyć? Dobra, mam. Glenna, okej. Ty jesteś Glenna? Ja. O, Ruda! Ruda Glenna. Ale musicie zaczekać, aż oprawię do końca. O, właśnie. Właściwie chciałem porozmawiać o Hannie. Podobno się przyjaźniłyście. Przychodziła tu od czasu do czasu, to zamieniłyśmy dwa słowa. Wiesz, gdzie mogła zniknąć? A może zachowywała się dziwnie? Dziwnie? Nie. Ona zawsze wesoła była. Jak na mój gust, to ją wilki zeżarły. Ostatnio całymi nocami nic tylko wycie słychać. Nawet ludzie barona się z daleka trzymają, bo się tu boją zapuszczać. Pewnikiem gdzieś w las poszła za daleko. Może za grzybami. I ją psiejuchy dopadły. Psiejuchy. Jakie fajne. No dobra. Dzięki, bywaj. Zapytaj sąsiadów. O, tam jeszcze kolejny. Opowiedz nam bajkę. O czym chcecie? O wróżce? O jednorożcu? O dziedzicu, co go myszy zjadły. Znowu o dziedzicu. Zastanowię. Kurde, powiem wam, że w tej grze najbardziej mi się podobają te dzieci. Te dzieci są najlepsze. Motyla noga! Nie wolno chodzić do wrońców. Ta? Mama nie pozwala mi rozmawiać z obcymi. Ale ja jestem tylko... Co to w ogóle było? What the fuck? Jakieś... dziwne. Dobra, tu jest kolejna jakaś osóbka. Oho. Witam. Ale miecz! Mój tata też kiedyś takie robił. Mogę dotknąć? Lepiej nie. Jest bardzo ostry. Chcę porozmawiać z waszym tatą. Kiedyś kułem miecze, ale teraz to głównie kosy i motyki. Jak chcecie dobry oręż, to musicie jechać do Nowigradu. O, właśnie. Chciałem zapytać o Hannę. Podobno czasem pilnowała twoich dzieci. Dziecię Hania, wiesz gdzie jest? Nie, dlatego do was przyszedłem. Może wam mówiła, że się gdzieś wybiera albo cokolwiek innego. Że trzeba jeść brukiew, bo zdrowa. A ja widziałem, jak szła do lasu z jakąś drugą panią. Wyszedłem wtedy za chałupę, żeby nie zmoczyć siennika. Już prawie jasno było. Do lasu? To już po niej. Czemu? Wielka watacha krąży w okolicy. Nikt z wioski się do lasu nie zapuszcza. Tylko Nilem się nie bał. Ale a, Nilem się czyta, dobra. Na drugi raz będę wiedział. Aha, ona poszła do lasu z jakąś panią. Trochę dziwne. No dobra. Troszkę zrobiliśmy tego zadania, ale... Powiem wam, że to... Chociaż trochę zrobimy tego, co nie? Ale dobra, zaraz. Może tu coś jest, ale nie wiem. Zaraz poszukamy, co tu ciekawego będzie. Tu coś mamy? O, jakiś domek. Wow, fajnie.
Aha, zamknięte, dobra, fajnie. Żebym się dostał, bardzo fajnie. Bardzo fajnie, żebym się dostał. No, po prostu fajnie. Tu mamy las już, tak? Albo zrobimy to zadanie jeszcze w tym odcinku. A co tam, kurde, tam. No dobra, może tu coś będzie zaraz. Może znajdziemy ją, ale... Tak jak Wiedźmin nie... Znaczy, nie obie... Znaczy, obiecywał, co nie temu Nilenowi, co nie, ale wiecie. Może by coś takiego zrobić, że może w ogóle. Tu coś się, wilk. Wow. No dalej. O, mamy coś tu chyba, ale nie wiem. Wow, jakie te wilki są wkurzające, ja cię kręcę. Dobra, pięknie. Pięknie, dobra. Wszyscy? Chyba wszyscy. Oho. Wiedźminie. A kim ty jesteś? Nie powinnaś sama chodzić po lesie. Co to robisz? Chcę cię prosić. Przestań szukać Hanny. Gdyby żyła, do tej pory dawno by już wróciła. Dam ci dwa razy tyle, ile zaoferował Nilen, jeśli mu powiesz, że Hanna nie żyje. Nie chcesz wiedzieć, co się z nią stało? Nie mam złudzeń, Wiedźminie. Tu w Velen, jak ktoś znika na tyle czasu, to już nie wraca. Hanna na pewno nie żyje. Chcę, żeby Nilen pogodził się ze stratą i zaczął żyć na nowo. Mi się wydaje, że ona coś ma wspólnego, ta... Mi się wydaje, że to jest ta znajoma, co nie tej Hanny. Ale... Kurde. No mówi, że nie żyje, ale skąd mam wiedzieć, skąd mam pewność, czy żyje, czy nie, kurde, no. Ej, no. Dobra, jak coś będę miał... Może masz rację. Przewalono Nilena. Dziękuję. Moja siostra byłaby ci wdzięczna, że dajesz jej mężowi szansę na nowe życie. No dobra. Dobra, tylko z tych wilków można coś wziąć? Przesadło? Serio? Nie. Nie. Sadła nie chcę. Chodź, płotka, chodź. Chodź, bo trzeba iść od Nilena teraz. No chodź. Chodź, wsiadaj. Wsiadaj, płot. Znaczy, wsiadaj, Geralt. Kurde, płotka chciałem powiedzieć. Też fajnie, kurde, mówię. Wsiadaj, płotka. Dobra, lecimy do tego Nilena, nie? Trzeba wykonać misję chociaż te poboczne. Ale powiem, że była taka sobie, co nie? Nie była taka trudna. Ale mogłaby być trochę chociaż trudniejsza. Ale powiem wam, że łatwe misje to też to dobre. Fajne są łatwe misje. Bardzo. Oj, zaraz, przeoczyłem dom już jego. Widać, żeś człowiek bywały, więc rzeknij. To znowu ja przychodzę w sprawie twojej żony. Przykro mi, twoja żona nie żyje. Zapuściła się zbyt daleko w las i rozszarpały ją dzikie zwierzęta. Ludzie mówili, że tak się stało, ale ja miałem nadzieję. Współczuję. Mimo wszystko dziękuję ci. Teraz przynajmniej wiem, co się stało. To obiecana zapłata. Weźmiemy już. Dzięki, bywaj. I trzymaj się. Z każdym dniem będzie lepiej. Co? Wy znajdź wiedźmę? Nie, na razie tego wiedźmy nie będę robił, co nie? Bo nie ma co. Poboczne już to tak. Czekaj, to jest te... A, kapliczki. To na razie kapliczków nie będę robił. To sobie skończymy. Kurde, właśnie nie wiem, czy będę mógł... Ale nie, przecież będę mógł, co nie? Przecież teleportować się, wiecie, od miasta do tego... Od tych miast, co nie? Zaraz, mapa świata. Co nie, że będę mógł się teleportować, co nie, zaraz, mapa siata chcę, co nie, stąd, dotąd, wiecie jak to jest. Wyspy Skellige, to co tu? Aha, to tylko mamy raz, dwa, cztery, pięć miast, takich wysp i miast. No dobra, okej, fajnie. Zrobiliśmy panu dzisiaj dobrą robotę, dużo. Znaczy, dużo, ja wiem, że dużo. Dwa zadania, powiem wam, że to jest bardzo dużo, jak ten odcinek. Nie wiem, ile trwa już, ale cóż.
odcinki będą równie trwać z Wiedźmina, co nie? Wiedźmin jest fajna gra, będę... Ja przy tej grze się fajnie bawię, powiem wam też. Bardzo fajnie się bawię też, jak nagrywam oczywiście i jak poza nagrywaniem jeszcze, co nie, przychodziłem jeszcze wtedy do tego miejsca, do tego co ostatnio. To było chyba do Yennefer właśnie. Bo wtedy miałem, formata właśnie, gra mi się nie chciała w ogóle włączyć. Aha, dobra moi drodzy, oczywiście się widzimy w kolejnym odcinku. Cześć!